PKN Orlen w ubiegłym roku osiągnął rekordowe wyniki z segmentów detali i energetyki. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego związanego z pandemią koronawirusa, przychody ze sprzedaży uplasowały się na poziomie powyżej 86 miliardów złotych. Pod koniec listopada 2020 roku przyjęta została długoterminowa strategia PKN Orlen do roku 2030, a we wrześniu polityka klimatyczna grupy Orlen, która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej przez koncern w 2050 roku. W 2020 roku osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności, dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe. Jesteśmy firmą globalną, więc podejmowane decyzje i działania muszą być ukierunkowane na wzmocnienie naszej pozycji w stosunku do konkurentów, bo w długiej perspektywie w grze zostaną tylko najsilniejsze koncerny. Danilo Bajtek, prezes PKN Orlen. W 2020 roku PKN Orlen osiągnął zysk operacyjny ponad 12 miliardów złotych, zysk netto w wysokości ponad 3 miliardów złotych, a przychody na poziomie ponad 86 miliardów złotych. W 2020 roku polski koncern naftowy kontynuował i zainicjował szereg działań inwestycyjnych ukierunkowanych na wzrost zysków i poszerzenia oferty produktowej. Na nasze bardzo dobre wyniki finansowe bardzo dobrze zareagowała giełda papierów wartościowych w Warszawie. To tylko potwierdza, że akcjonariusze doceniają dobre wyniki finansowe PKN Orlen, ale te dobre wyniki finansowe byłyby niemożliwe, gdyby nie bardzo odważna, trafna i słuszna decyzja sprzed 3 lat pana prezesa Daniela Obajtka i całego zarządu PKN Orlen, żebyśmy jeszcze bardziej rozwijali energetykę, żebyśmy rozwijali petrochemię i żebyśmy intensywnie rozwijali również detal. Kontynuowane były prace nad inwestycjami w segmencie petrochemicznym oraz rozbudowa mocy nawozowych w Anwil czy przekształcenie spółki Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię. Rozpoczęła się również inwestycja w instalację visbreakingu w Płocku. PKN Orlen sfinalizował nabycie akcji spółki Energa, zakończył przejęcie spółki Ruch, uzyskał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na aktywizację grupy Lotos oraz zainicjował proces przejęcia PGNiG. Rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podejmując 3 lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, właściwie określiliśmy strategiczne kierunki rozwoju. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.